No, czekamy z Romeo na pana Władka. Romeo to próbuje bąka łapać. Naiwny. Pan Władek poszedł po leki. Szybko, szybko. Zaraz wiem dlaczego. A jego kotki czekają tutaj jak zwykle. Na skrzyżowaniu. 1, 2, 3, 4, 5. A powiem, o co chodzi. No, pan Władek poprosił mnie o pomoc. Bo mówi, że tutaj na tym oddziale, to jest oddział numer 3, w piwnicy kotek miałczy. A on mi opowiadał taką sytuację, że już to było rok czy dwa lata temu. Tam jest po prostu wentylacja wyprowadzona, rura, ale w ogóle ta rura nie ma kratki. I stąd kot bez problemu wchodzi do tej rury, a później spada pionowo w dół do piwnicy. No oczywiście plastikowa już z powrotem wyjść nie może. I pan Władek opowiadał, że w zeszłym roku, czy dwa lata temu była też taka sytuacja i uwolnił tego kotka, wszedł tam, zdaje się, do piwnicy, czy jakoś to zrobił, że przystawił deskę w tej rurze i on się wspiął, jakiś mały kotek zmieścił się. No teraz nie wiadomo jaki kotek, czy większy kotek, o co tam chodzi, mówi, że on nie jest w stanie tam załatwić z personelem wejście do piwnicy, żeby mógł tam uwolnić tego kota. Ja powiedziałem, że ja pójdę, a on mówi nie, w żadnym wypadku, bo ten kot mnie zna, a tak to będzie szalał, będzie uciekał. No tylko chodzi, że ja twierdzę, że mam gadane, to z personelem załatwię, żeby tam wejść i można kota uwolnić, on, to znaczy on uwolni. No tak, Romeo tutaj leży, nasz sercowy, jak to ktoś napisał, a tam kotki, chyba pan Władek coś posypał, chrupki, bo on tam zawsze ma chrupki troszeczkę, no ile można się zmieścić w musztardówce, to tyle ma, jak idzie po drodze, to obdarowuje tam 4, 5 czy 6 kotów tą ilością, to jest takie jakby na zapchanie. O, a to jest kotka. Kotka idzie. To jest chyba matka Rudego. A ten Rudy z tygryskiem były, jak je filmowałem, filmik, jeżeli ktoś pamięta, tam w kanale. Tam w kanale. Ale ona wzięła je, schowała. Przeniosła je tutaj gdzieś. Przypuszczam, że tam pod mostek jest ciepło, to jeszcze tam śpią. To póki mróz, deszcz, chłód ich nie wygoni. I pan Władek ją karmi w ten sposób, że siada tam na ławce. Tam jest ławka przy budynku. Daje jej plasterek i ona z tym plasterkiem leci i przynosi tutaj pod ten mostek. Zostawi i później znowu. Leci, leci pod plasterek tam do pana Władka. On siedzi na ławce, poda jej i ta znowu z tym plasterkiem leci tutaj. O, o nie, to nie kotka, co ja gadam, nawijam, to jest kocur. Właśnie znaczył teren. Zawsze znaczył teren. Kapitan Żbik. O, jaki spory. Spory basior. Tak wygląda. Jeszcze raz zrobię. Nie w tym momencie. Jeszcze raz zrobimy. Niech wyjdzie tylko za tego. Tak koty robią nieraz, jak się tam prychają. O, 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 nie rusza się. To może go złapię teraz. Jeszcze raz się dał złapać. No to. Gdzie poleciał? Mam po łapie gdzieś idzie. Aparat ostro się łapie na ławkę, która jest bliżej. Jak dalsze ujęcie, to ta różnica
proporcji jest mniejsza, jako tako łapią. No to tak to wygląda. Także czekamy na pana Władka. Weźmie tabletki, przyjdzie. No, pan Władek idzie karmić koty. No ja idę tu podejrzeć. Po nakarmieniu kota mamy iść na oddział numer 3, na piwnicy, nam uwolnić kota. No nie wiadomo, jak to pójdzie nam. Pan Władek się obawia, że mu się nie uda wyprowadzić tego kota. Bo to podobno kot dorosły. No i co? Nie ma tych małych, ślepych, znaczy prawie ślepych. I tej kotki też nie ma. Zobaczcie, jak pan Władek ładnie rozdrobnił to mięso. Widzicie? Porozdrabniał jak tylko mógł. On lepiej drobi ode mnie. Bo ja to drobię na bieżąco, zaraz koty czekają, ja drobię, pan Władek to bierze do korpusy do pokoju, siada na tarczan i drobi. Panie Władku, a małych nie ma i matki. Romeo! Chodź, Romeo! Kicia! A Romeo tam patrzy na tamte koty. Chodź, Romeo! Chodź, Romeo! Nie przyjdzie, za dużo kotów. Boi się. A tu kotka idzie. Jak widzicie, 120 lat patrzy na nas, mówiąc przez analogię do Napoleona, który mówił do żołnierzy pod piramidami w Egipcie. Żołnierze 20 wieków na nas patrzy. Ja mówię, 120 lat na nas patrzy. I co? I nie ma mamy z małymi tutaj. Czyli za parkan się schowała. Za parkan to znaczy, zobaczcie, tu jest parkan, ona tam. Tam jest teren prywatny. On. Tą dziurą wchodzą na tam teren prywatny,
i szukaj wiatru w polu. Tam jest pełno piwnic, pustostanów. Nie znajdziesz. I pan Władek dał kotkom. Matki nie widzę, nie? Z tymi ślepymi. Proszę? Matki z tymi ślepymi nie ma. No jak nie ma, przecież ta biała. A gdzie te małe ślepe? No przecież widział ich pan. Gdzie? Na trawie były, obydwa. A jest. A jest jeden. Na tle. No widzę, 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 widzę. A drugi był koło pod tym krzakiem, jest. Jest tam, tak? Aha. Ostrożnie, bo mi się wydaje, że ta babka się pana boi. Nie wiem czemu. Panie Władku, przecież ja... Nie teraz zaczyna bać. Przecież ja jej krzywdy nie zrobiłem, ona mnie nie zna i nic więcej. No, gdzieś pana zna, bo jak ja tutaj szedłem, ona za tym i za pana się kłóci, jak pan próbuje cały czas. Ja pana na oku. To może ona się mnie nie boi, tylko aparatu fotograficznego, kamery. Czyli jest, zobaczcie. A drugi? Oni teraz mają zmianę, to ma być Rafał. Czyli jest. No ale to. Jakby chciał złapać, to wskoczy w róże i to nawet nie ma szans. Jedyna, nie mówię, jedyna szansa, żeby ich złapać, to jak będzie zimno, wejdzie do budy. A tego. Nie łapać, niech wydobrzeje trochę, kurczę, żeby tego przychodzą, widzą, za matką chodzą, jedzenie szukają, jedzą z miski i co więcej jeszcze ale, trzeba. Ale sam wierzy pan, że wydobrzeje sam? Wierzę, że mu nie zaszkodzi tak, jak Rumcajsowi zaszkodzili. A, w ten czas? No. Do weterynarza pojechał? I mu zęby powyrywali, kurczę. Nie wyrywali mu. No dziąsła mu leczyli. No. Dziąsła mu leczyli, bo miał chore dziąsła i tego tak nie mógł gryźć. No ale on był już fatalnie chory. Ja podrzucę do rury tam, no. Pan chce, niech pan idzie ze mną. No. Z daleka, bo ta kotka, to może pojedziemy z tamtej strony. Dobra, to ja zaraz wyłączę teraz tylko. Mamuśka i ten biały jeden, co ma chore oczka. A gdzie ten tygrysek jest, drugi? Nie wiem. Tu jest Romeo. Który ze mną przyszedł. No, czekamy na pana Władka. No, widać, że kotki jakby się oswoiły trochę do mnie. Że nie reagują tak ucieczką. Będzie tam tygrysek gdzieś. Poza tym będzie obraz trochę może wyraźniejszy, lepszy. Bo tu już zmierzch zapada. Się ciemno robi. Ten aparat ma problemy z łapaniem ostrości. I co najciekawsze, zobaczcie, że aż podeszłem na 7 metrów i on nie ucieka. Matka też siedzi. Nie wiem dlaczego. Romeo też tu siedzi. Idę dalej.
następnie 5 metrów. Mały siedzi. No, przygląda mi się. Matka też siedzi. Nie ma pana Władka i one ode mnie nie uciekają. Się zaczyna zastanawiać, dlaczego, bo przypuszczam, że one nie wiedzą, czy to jestem ja, czy pan Władek. A poza tym, jak jest pan Władek, to on wprowadza nerwową atmosferę. Głosem podniosłym zaczyna do mnie się zwracać, koty reagują. Leciał mały mikrusek. Jaki ładny. Jaki ma ładne omaszczenie. Ile białego ma. Łepek ma ładny, czarny. No aparat coraz trudniej ma. Z ostrością. Mylę. No nic, nie idzie. Zobaczę, czy ten tygrysek tutaj jest w budzie. Jeżeli będzie coś widać. Nie widać. Nie widać, żeby w budzie był. Chyba w krzakach siedzi. No dobra. No to tak wygląda. Romeo. Romeo, kicia. Nie bój się. Trochę strzelają. Strzelnica jest. 2 kilometry stąd. No już koty przyzwyczajają niektóre. No dobra. Tak to wygląda.